My Little Pony Friendship is Magic posiada wiele wspaniałych i wyrazistych postaci. Nawet postacie z tła są dobrze zaprojektowane, jednak to nie one będą bohaterami dzisiejszego odcinka. Dzisiaj bowiem wraz z Berlietem pod lupę weźmy 5 najciekawszych kucyków epizodycznych, naturalnie naszym zdaniem. Zapraszam do oglądania. Piątym najciekawszym kucykiem, jakiego postanowiliśmy dodać na tę listę, jest Saffron Masala z odcinka Dosmacz swoje życie. Postanowiłem umieścić tę postać, dlatego że poza naturalnie świetnym designem, od którego każda postać ma dodatkowe punkty, była bardzo zdeterminowana i wiedziała, że może osiągnąć sukces. Czwartym z kolei kucykiem jest przystojny Brayburn. Zadebiutował w odcinku Impas, gdzie na pierwszy rzut oka okazał się nieco, można by rzec, nadpobudliwy i nieokrzesany, aż zabłysnął tym, iż chciał pokojowo rozwiązać konflikt między dwoma zwaśnionymi plemionami. Na wspak tego, co w sumie chciała jego kuzynka Applejack. Wystąpił jeszcze w odcinkach Zjazd rodziny Apple Igrzyska w Equestrii, gdzie jego wygląd był bardzo podobny do pewnego wokalisty z fandomu znanego pod pseudonimem Mandopony oraz w odcinku Ścigany. Posiada więcej fanów niż fanek z powodów nie do końca mi znanych. Na ostatnim miejscu podium dumnie plasuje się Coco Pomel. Swoje pierwsze 5 minut dostała w odcinku Rarity podbija Manhattan. Zdecydowałem się, że umieszczę ją na tej liście, dlatego, bo jest to wyjątkowo słodka i dobra postać, która wolała stracić pracę, bo nie chciała mieć nic wspólnego ze złymi zagrywkami Suri. Wystąpiła jeszcze w odcinkach Igrzyska w Equestrii, Kuce w Wielkim Mieście oraz Aleja Szyku. Nieco wyżej znalazła się Trixie Lulamoon. Początkowo antagonistka, a teraz przyjaciółka jednej z głównych bohaterek. Arogancka, zapatrzona oraz zbyt pewna siebie dostała srogą lekcję pokory od Twilight, gdy pierwszy raz ją poznaliśmy. Żądna zemsty chciała zapanować i wygnać ją z Ponyville przy następnym spotkaniu, aby później zaprzyjaźnić się z jej uczennicą, a ostatecznie uratować Equestrię. Od zera do bohatera? Tak chyba można pokwitować karierę Trixie. Przynajmniej na razie. A na pierwszym miejscu zdecydowaliśmy się umieścić Applejack. A tak naprawdę to księżniczkę Lunę. I do wszystkich, którzy mnie znają, spokojnie, nadal jestem solarny. Postanowiliśmy umieścić ją na pierwszym miejscu dlatego, że jest to postać, która wciąż się zmienia, mimo faktu, że znamy ją od pierwszego odcinka. Dla przykładu, księżniczka Celestia od zawsze jest dobrą władczynią, która jest dla wszystkich miła i dba o każdego kucyka. Taka Rarity od zawsze robi kiecki i chce być prestiżowa, a Applejack od zawsze pracuje na farmie. Ale Luna, od momentu powrotu do Equestrii, próbuje się odnaleźć w tym nowym, dla niej, świecie. I z odcinka na odcinek, przy każdym kolejnym spotkaniu, można zauważyć pewne postępy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że to co zrobiliśmy przypadło wam do gustu. Nie zapomnijcie ocenić odcinka według własnej opinii i wbić na kanał Berlieta. Brochów!